który 73-letni zgłosił się z powodu dolegliwości bólowych stawu biodrowego prawego. Chory, aktywny, jeździ na nartach, na rowerze, uprawia jogging. Od około 2 lat narastające dolegliwości bólowe biodra prawego. Na podstawie badań rentgenowskich chorego zakwalifikowano do całkowitej aloplastyki stawu biodrowego prawego. Miałem zwyrodnienie prawego biodra i to mi już tak przeszkadzało mniej więcej od 2 lat. Także już w ostatnim roku bardzo źle chodziłem, musiałem opierać się o laskę. No i okazało się, że mimo mojego wieku, ja mam już w tej chwili 75 lat, a doktor zadecydował, że jeszcze mam szansę na tak zwaną kapoplastykę, która jest zupełnie innym rodzajem endoprotezy niż stosowana na co dzień. Na podstawie wywiadu oraz rozmowy z chorym zdecydowano o podjęciu próby wykonania kapoplastyki stawu biodrowego. Śródoperacyjnie oceniliśmy jakość tkanki kostnej, głowę, szyjkę kości udowej i zdecydowaliśmy o założeniu endoprotezy powierzchniowej, tak zwanej kapoplastyki. Już po 2 dni po operacji nie czułem najmniejszych odznaków bólu i muszę powiedzieć, że czułem się coraz lepiej. Po kilku dniach zdecydowałem się podjąć rehabilitację prawej kończyny i częściowo lewej. I po tych kilku tygodniach od czasu operacji, jestem w tej chwili po 3 tygodniach, czuję się znakomicie. Nawet czasami udaje mi się zapomnieć kulę, dopiero się orientuję po jakimś czasie, że coś jest nie w porządku i wtedy wracam po nie, ale tak prawdę powiedziawszy, to gdyby nie to, że wiem, że muszę jeszcze jakiś czas chodzić o tych kulach, to chętnie bym już je zarzucił.